Siemoneczko dla wszystkich. Dłuższy czas nie nagrywałem przez majówkę. Zbytnio czasu nie było. Ale dzisiaj się coś nagra, dopiero przy gołąbkach. Jest godzina 16. Otworzę tutaj tą wódę na dole. Tu właśnie taki pocztowy. Na tipasie. Dzwoniłem. Był chyba lekko wybity, nie wiem czy doszedł do siebie. Tu część gołąbków ma jajka, jak widać. Nerwki mają, tak? Nerwki. Dwa szwany. Czy coś mają? Co mają? Jakieś gniazdo się tworzy. A i brudki tu mają. Dobra. Tu mają bojlerkę zrobioną. Zaraz wam pokażę, jak to wyszło. Tu drzwi wymienione tak samo. Zaraz się nagra. Zaraz to zgonię. Ciemne wszystkie łapciate wyjechały. Przepraszam, nie wszystkie. Para została u mnie w gominiku. Jeszcze siedzą. Tutaj jest tak bojlerka zrobiona. Nie ma tragedii. Gołąbki co mogą wychodzić, tu mają drzwiczki do otwarcia. Tak to wygląda. Muszę się wyrobić te drzwiczki, bo trochę ciężko chodzą. Dobra, przejdę najpierw, otworzę swoją budę. Górę tutaj też wypuszczę. Tu mają kąpielisko przywiezione, zrobione. Chyba mógł bocian zdechnąć mi, bo wczoraj taki marny był. Tam w górnej budzie u góry się cepluch nakluło masakrycznie. W weekend je zaobrączkuję. U mnie to jest... O, jeden berlin, bolka. Po bolkach gołąbkach. Dawa Wolf, jaki ładny ogonek ma. Wyrwałem, przypilnowałem. U mnie to jest lipa z młodymi. One wczoraj nie były wypuszczone. Jak to się stopi. Przez majówkę coś obcych się nałapało. 4 ze 6 na pewno zostały wydane, tylko 2 jasne jeszcze zostały na rynek. Tu bocian zapewne fiknął, był taki słaby, tak mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy. A nie, pomyliłem się. Jednak mogę wziąć te tableteczki. Podać tabletkę. Pusto! Widzieliście? Pusto! O, pociemnego mi zabrał. O. Czy on tam nie wraz? Tu jest jeden. Jeszcze jednego szukam łapciatego, bo on sprzedawał wczoraj. Ciekawe, czy on tam nie wraz do tamtej budy. Tu jakieś jajka są, ale to są podkładane jajka. A jest jeden berlinek młody. Kolejny. Taki. Berlinki niech się chowają. O, to jest słaby ten łapciat. Ale nie chce siedzieć. Muszę zobaczyć za ciemnym łapciatem. Czy on jest? Kurwa, on tam chyba wlazł. Aj, niedobrze. Nie, dobrze. Tu go nie widzę. Tam w lasu zapewne. Zaraz wam otworzę. O, tam mi chyba w lasu ciemno. Kurczę. O, co tu jest? Ostatnią łyskę łapaliśmy, słabo drutem związałem i wyskoczyła łyska stąd. Kurwa. Czarna. No. Co jest, dobra. A nie, tu jest jeden. A drugi siedzi. A nie, są, okej. Są dwa. Nie przyuważyłem go. Najpierw tutaj dziadostwo otworzę.
Zaraz tam górę otworzę. A ma sporo tych młodych cepli. Zaraz pójdzie ta. Poczekaj ta. Głodne, głodne. Wczoraj nie wyżarły, tam trochę zostało. Jak się zlatują, idziemy tu otworzyć, tu coś powychodziło. Coś tu skacze. Proszę bardzo. Ta brudka ładna. Samczyka do niej, nie wiem czy widać. Ładnie się wyrobiła, no. Młoda. Ten werfelek też się ładnie wyrobił. Tu dałem kratę, nie dawałem siatki, żeby gołębie. A teraz tutaj zobaczymy, co tu będzie. Musiałem przyjechać, je nakarmić trochę. Puścić tam je trochę, bo wczoraj nie były puszczane. Taka pogoda ładna. Ostatnio za dużo miały spowody, przez majówkę zaczęły latać po działkach. To już są puszczane pod wieczór. Rygoru trochę i koniec. O, berlińskie też wyszły. Czy jak one się tam nazywają? No dawaj, otwieraj. Otwarte. Dajemy kratkę. O, też pusto macie, co? Ale zobaczymy. O, puściutko, też głodne. Ale nie widać żadnych płaciatek. Patrzcie panowie, ile tu ma młodych, nie? Raz. Tu ma łyski podłożone. W sobotę to pomogę mu obrączkować, to nagram wam film. Tu jaki duży już. Ale tak jest na duży. Zobaczcie ile ma. Mama. 30 to minimum jest. Tu coś jest. 30 to ma minimum, nie? Tu jajka, tu coś się wykluło, co? Tu jest kolejny. Kolejne dwa. Nie. Patrzcie, kolejne dwa. Mama sporo tych cepli. Ale mówię, że ten lęk do końca. I jeszcze jedne jajka i koniec maja i koniec. Koniec. Dawaj. Zaraz tam te kotwo też. A tu wam od razu poprawię, ale wody to im idzie strasznie dużo. O, jakie mudziaki już na budę dolatują. Nawet rapę otworzyć. Chyba ta. Nie wiem czy to działa, czy nie działa. O, zobaczcie, same idą. Ale na tą chwilę to tylko tyle. Ale zaraz ja to wyrzucił te ciemne mociate, bo sprzedawał je wczoraj. O, teraz będą chodzić. Nic z gołębi nie będzie ściągać, tylko młode. Ale młode to tam jest pikuś. A tu co? A wy co? Dawać. Na przejażdżkę. Dawać. O, a tu towarzystwo główne. Nie chce chodzić. Ale my im też pomożemy. Wszystko wyszłane, wszystko. Ale panowie, jaki. Muszę koszulkę ściągnąć. Widzę, nie chcą iść. Ale tamto pięknie. No. Sorry, że tak telefonem ruszam, ale staram się jakoś to tam nagrać, żeby później tego nie sklejać. Ale tamte idą. Trochę bałagan, za 3 stada chodzą, ale zaraz się złapią.
Tamte, gdzie są, a tutaj u góry. Na razie one się złapią. Tamte ładnie chodzą wysoko. Tu kolejne, kolejne, ale no tak chodzą, jak chodzą na razie. Ceple mają młode. A moje to tam. To co ma siada, się siada, to bez sensu. O, cześć, tam to ładnie idą. A garstka tam to ładnie. No, a rawka tak otwarta. Tutaj dowiózł taką rawki kawałek. Kosz jeszcze ma. Ech, se latają. A wam skończy się to lenie chowanie, poczekajcie. Jecie rwały. O, dzisiaj dobrze film się nagrał, bo cały. Nie muszę go sklejać. Nie dawałem pauzy. Tiplarek, chodzi też. Tu parę sztuk. Dobra, niech se chodzą jak chcą. Mam dwa jasne jeszcze w klatce. Łapańce mogę pokazać. Zwykłe tam takie. Koczki pod kij. Dobra, i wody jeszcze naleję. Niech się kąpią. Sypnę, będą zaraz żerować. O, on głodny. Kurwa, teraz siadają, a jak obcy, to one nie chcą siadać. I to wszystko praktycznie z tej budy. Wszystko praktycznie z tej budy. A jak obcy w gołębiach, to dziękuję. Nic nie chce siadać. Latać mi się wtedy chce. Dobra. Doleję wody, dam im wody tutaj. Niech się pokąpią. Trochę im nasypię, niech poschodzą, to jeszcze coś dogram, muszę tam warzywa popodlewać. Coś tam trzeba podziałać trochę. Brodzik mają, zaraz wody. I będą pluskać się. Siadają. Wszystko? Wszystko siadło. Co ma nie siąść? A, to jasne, tutaj są, to mogę pokazać. Kurwa, tu trzeba porządek zrobić, bo to jest masakra. Takie zwykłe. Kocioł łby. Dobra, jeszcze coś dogram. Tu jest wody trochę. Kąpielisko nie zrobię i zaraz pójdę ten. Warzywo podlewać. Coś tam wam dogram.